Witam serdecznie Państwa na tym webinarium. Nazywam się Marcin Kawiński i będę moderował to spotkanie, które ma na celu zaprezentowanie ankiety, która była przeprowadzona wśród pracodawców. Ankieta była przygotowana w ramach Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej i miała na celu poznać tak naprawdę sytuację przedsiębiorców w tym dość niełatwym okresie. Ankiet pojawia się coraz więcej, natomiast wydaje nam się, że tutaj te wyniki pozwalają, poprzez to, że dotarliśmy bezpośrednio do przedsiębiorców, pozwalają na taki wgląd i przyjrzenie się na to, jak tak naprawdę wygląda sytuacja przedsiębiorców, jak radzą sobie w tej sytuacji. Jak oceniają oni pomoc państwa, no i jak korzystają też z innych możliwości tak naprawdę, które daje albo usługi finansowe, albo też inne możliwości. W dzisiejszym webinarium, proszę państwa, udział wezmą pani profesor Elżbieta Adamowicz ze Szkoły Głównej Handlowej reprezentującej Instytut Rozwoju Gospodarczego. Pan Aleksander Łączek, główny ekonomista FOR. Oraz pan dr Sławomir Dudek, reprezentujący w tym momencie pracodawców RP. To może bez zbędnej zwłoki może przystąpimy do prezentacji wyników i tutaj poproszę pana Sławomira Dudka o zaprezentowanie tych wyników. Dziękuję bardzo. Ta ankieta była przeprowadzona w dniach między 7 a 19 maja. Była to ankieta internetowa, gdzie ją dystrybuowaliśmy wśród wszystkich firm członkowskich, organizacji pracodawców, wszystkich organizacji zrzeszających właśnie firmy i pracodawców. Chciałbym tylko powiedzieć, że za chwilę też tam w części czatu na tym webinarium pojawi się link do strony, na której znajdziecie Państwo pełną prezentację i komunikat, opis tych wyników, także będzie można też również na bieżąco pobrać. Tutaj zaprezentujemy wybrane aspekty tego badania, a w tym linku będzie pełna prezentacja wyników. Jest to druga tura badania. Pierwszą turę badania wśród przedsiębiorstw przeprowadziliśmy w kwietniu, w pierwszej połowie kwietnia, także minął miesiąc od poprzedniego badania. Chciałbym zacząć od tego, jak firmy oceniają swoją własną kondycję, jak sytuacja kryzysowa związana z koronawirusem wpłynęła na sytuację firm. Firmy mogły ocenić to w skali od 0 do 10, gdy te przedziały 0 do 4 oznaczały złą sytuację i można było to sobie stopniować. Ocena 5 oznaczała taką neutralną, a oceny od 6 do 10 oznaczały, że firma pozytywnie ocenia swoją kondycję. I co wynika z tych badań? Wynika, że średnia ocena uległa poprawie, czyli po tym szoku, który przeżyły firmy w związku z kryzysem w kwietniu. Tak naprawdę w kwietniu nie wiedzieliśmy, w którym kierunku to idzie, jak głęboki będzie kryzys. Dalej jest ta niepewność, ale te oceny nieznacznie się poprawiły. Średnia ocena wynosi 4,5. Ona nadal jest w tych obszarach negatywnych ocen, jest poniżej 5, ale uległa poprawie wobec oceny 3,6, którą zanotowaliśmy w kwietniu. Niemniej jednak nadal bardzo duży jest udział i przeważa udział firm oceniających negatywnie swoją kondycję. Takich firm jest prawie 42%, no jest to mniej, w poprzednim badaniu było to 55%, ale też zwiększyła się grupa firm oceniających pozytywnie tą swoją kondycję i tutaj chciałbym to porównać z poprzednim badaniem, proszę zobaczyć. Tak, mam nadzieję, że widać ten wskaźnik. Przepraszam, nie, tutaj tego nie mam, dobrze. Poprzednio było to około 18%, także oceny
dalej są w obszarach pesymizmu, ale ten pesymizm nieco złagodniał. Dalej jest dużo niepewności, ale jest firmy, jakby dopiero instrumenty pomocowe weszły. Możemy oceniać, że firmy są w większym stanie, większym mają możliwości, żeby ocenić perspektywy i sytuację firmy, ale dalej te oceny są negatywne. I również zapytaliśmy firmy, jak oceniają kondycję całej gospodarki. I tu wniosek pierwszy jest taki, że co jest naturalne w tego typu badaniach, że o ile że te oceny są gorsze niż ocena własnej sytuacji. Tak, o ile firmy obecnie oceniają w tej skali od 0 do 10 na 4,5 swoją sytuację, to w przypadku kondycji gospodarki ocena jest 3,2, czyli jesteśmy w tych obszarach ocen niższych. Jest to wprawdzie nieznaczna poprawa w stosunku do badania kwietniowego, niemniej jednak łącznie niemal 3/4 badanych firm ocenia negatywnie stan gospodarki i kondycję gospodarki i to jest przyrost w stosunku do poprzedniego badania, gdzie to było około 2/3. Niemniej jednak ubyło tych skrajnych ocen. Proszę zobaczyć, że w kwietniu mieliśmy bardzo dużo firm, które dały najniższą ocenę, 0, czyli ta niepewność, obawa co do stanu gospodarki naprawdę była poważna. Teraz te oceny są dalej negatywne, ale przesunęły się w kierunku tych ocen na poziomie 2, na poziomie 3. Ale sytuacja rzeczywiście jest pesymistyczna i 3/4 firm ocenia, że ta sytuacja gospodarki, całej gospodarki niestety nie jest dobra, co oznacza, że firmy oczekują poważnej recesji. Ośrodki prognostyczne w tej chwili gdzieś konsensus, średnia prognoz oscyluje wokół 4-5%. Myślę, że to jest scenariusz możliwy do realizacji i widać go w ocenach firm. Chciałbym też porównać oceny kondycji firm według branż i te oceny nie rozkładają się równomiernie. Tutaj oczywiście w większości branż i grupach wielkości firm nastąpiła poprawa, tak? To jest ten pomarańczowy słupek w porównaniu do niebieskiego. Widzimy, że te oceny są wyższe, ale po raz kolejny mamy powtórzenie tej tendencji, że im większa firma, tym oceny są dobre. Co jest tutaj znamienne, to ocena wśród dużych firm, ona w tej chwili wynosi 6 punktów, co jest już po tej stronie pozytywnej. Poprzednio byliśmy gdzieś na poziomach neutralnych, ale nadal firmy samozatrudnieni, mikrofirmy, te oceny są w obszarach negatywnych. No i jeżeli chodzi o branżę, to również nadal najniższe oceny są w branżach usług dla ludności. To są usługi kosmetyczne, fryzjerskie, cała branża beauty i tutaj te oceny w zasadzie pozostały na bardzo niskim poziomie, zbliżonym do około 2 punktów. Także to już w tych obszarach bardzo czerwonych i negatywnych ocen. Również bardzo niskie oceny są, jeżeli chodzi o turystykę, hotele i gastronomię. Mamy wysokie oceny w budownictwie, tu się utrzymało, w handlu i w przemyśle. Badanie było prowadzone już kiedy były sygnały otwierania gospodarki, także widać, że nawet te sygnały i już zrealizowane luzowanie tych ograniczeń dla działalności gospodarczej nie spowodowało istotnego wzrostu ocen kondycji firm. Tutaj chciałbym tylko zasygnalizować inne badania, które patrzą z szerszej perspektywy i z dłuższego okresu. Jest z nami pani profesor Elżbieta Adamowicz, która w Instytucie Rozwoju Gospodarczego właśnie prowadzi badania przemysłu. W naszym instytucie również prowadzone są badania budownictwa i kondycji. I musimy mieć na uwadze, że mimo że z obecnego badania ta kondycja firm nieco się poprawiła z 3,6 punktu do 4,5, to jednak oceny są bardzo niskie i patrząc z dłuższej perspektywy, co widać tutaj na koniunkturze przemysłu, te oceny są najniższymi w historii i nawet jeżeli mamy pewną korektę tych pesymistycznych ocen z kwietnia, to nadal jesteśmy w obszarach pesymizmu i żeby uznać to za trwałą tendencję, naprawdę musimy poczekać jeszcze
jeszcze kilka kwartałów. Podobnie w badaniu Instytutu Rozwoju Gospodarczego negatywne oceny są w budownictwie. Też widzimy, że pewna, tutaj mamy być może zahamowanie spadku, ale to nie oznacza, że wracamy do poziomów optymistycznych, które były notowane przed kryzysem. I znamienne jest to, że tego typu podobne badanie jest realizowane dla gospodarstw domowych. Również nastroje gospodarstw domowych są w obszarach najbardziej pesymistycznych od wielu, wielu lat. Także żeby ta tendencja poprawy uznać ją za trwałą, musimy jeszcze poczekać i zobaczyć, jakie będą kolejne wyniki badań. Teraz chciałbym też scharakteryzować to. Zapytaliśmy firmy, w jaki sposób oceniają zmianę swoich przychodów, ponieważ wiele branż zostało zamkniętych, przychody zostały zredukowane i zapytaliśmy firmy, czy przychody w maju, ponieważ badanie było prowadzone w maju, w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego, czyli do maja roku ubiegłego, czy uległy zmianie. I tutaj nadal dominuje pesymizm. Prawie 79% firm deklaruje, że przychody spadły. Ten rozkład jest bardzo różny. Mamy nawet firmy, które deklarują spadek przychodów o 100% i to dotyczy na pewno branż usługowych, branż usług dla ludności, no, gdzie mamy de facto zamknięcie biznesu i nie ma żadnych przychodów. Ale widać, że ten rozkład tutaj średnio jest wokół 20-30% spadku, no i są również firmy, które deklarują wzrost przychodów. Takich firm jest 15%. No i chciałbym tutaj też zaznaczyć, że odsetek firm deklarujących spadek zmniejszył się i przyrósł odsetek firm deklarujących wzrost. Także to jest poprawa w stosunku do poprzedniego badania. Tutaj też mamy pewien sygnał korekty do mniej pesymistycznych oczekiwań, ale dalej one są w obszarach pesymistycznych. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, to jest bardzo ważny obszar, ponieważ z wielu innych badań, między innymi z badania kondycji gospodarstw domowych Instytutu Rozwoju Gospodarczego, wiemy, że konsumenci, gospodarstwa domowe obawiają się wzrostu bezrobocia, dlatego ważne jest, jakie firmy podejmą działania w zakresie zatrudnienia. I relatywnie nadal jest duża grupa firm deklarujących zmniejszenie zatrudnienia, choć te deklaracje co do procentowego i procentowej redukcji są raczej kilkuprocentowe, kilkunastoprocentowe, średnio jest to około 6%. Obecnie 37% deklaruje, że to zatrudnienie może ulec zmianie i to też jest poprawa i spadek ocen pesymistycznych, bo w ubiegłym miesiącu było to około 50%. Także widzimy trend, że te deklaracje co do zmniejszenia zatrudnienia dotyczą coraz mniejszej grupy firm. To też jest pozytywny sygnał, ale pamiętajmy, dalej to jest około 37%. Teraz chciałbym omówić, jakie są przyczyny, to jest bardzo, bardzo ważne, jakie są przyczyny w ocenie firm tej złej kondycji gospodarki, złej kondycji, ich złej własnej kondycji firmy, ponieważ ten kryzys jest wielowątkowy, uderzył w nas kryzys podażowy, popytowy, ten kryzys podażowy ma też wiele, wiele, wiele czynników od zamknięcia gospodarki po zamknięcie granic i czy też wyeliminowanie z tych łańcuchów międzynarodowych Chin, które też były przez pewien okres zamknięte. I co z tego badania wynika? Chciałbym powiedzieć, że szczegółowe prezentacje możecie Państwo ściągnąć. Nie wiem, jak bardzo jest widoczny ten slajd, ale największą barierą, czynnikiem powodującym złą sytuację firm wcale nie jest to fizyczne zamknięcie gospodarki, fizyczne biznesów. Jest to spadek popytu krajowego. Około 60% firm, tutaj mamy na tej skali te zielone słupki oznaczają, że firma na ten czynnik odpowiedziała zdecydowanie tak lub tak. W skali pięciostopniowej czerwone obszary to są zdecydowanie nie. Także 60% firm deklaruje, że to popyt jest tym głównym czynnikiem. Jeżeli chodzi o fizyczne zamknięcie, to jest około 30%, czyli mamy dwa razy więcej firm, które wskazują na ten czynnik, czyli ten czynnik jest dwa razy silniejszy niż
niż popyt. Kolejnym czynnikiem ważnym, który tu bym chciał zaznaczyć, są opóźnienia w płatnościach, tak zwane zatory płatnicze. To też jest ważne. To są trzy najważniejsze czynniki w deklaracjach firm. Co to oznacza? To oznacza, że z punktu widzenia firm nie tyle istotne jest samo otwieranie gospodarki, które już postępuje i kolejne branże są otwierane. Oczywiście dalej z ograniczeniami dostępu, z parametrami, ostrymi parametrami sanitarnymi, czyli to rozluzowanie podażowe, ono nie jest w 100%, ale ważny jest powrót popytu, czyli zaufania konsumentów, wzrost skłonności do dokonywania wydatków. No i też ważną barierą jest to, że nadal część branż jest zamknięta, tak? Mamy zamknięte szkoły, mamy zamknięte uczelnie i to też powoduje, że ten popyt jest mniejszy, tak? Także pełne odmrożenie gospodarki dopiero uruchomi i zlikwiduje tą barierę popytu. Tu chyba ten wykres też nie będzie do końca widoczny, to także proszę sięgnąć do materiałów źródłowych, ale to pokazuje te czynniki z poprzedniego slajdu, jak one się rozkładają pomiędzy różne firmy, jeżeli chodzi o wielkość firmy, gdzie kryterium jest poziom zatrudnienia. Tutaj mamy ten spadek popytu i ten spadek popytu, proszę zobaczyć, że on jest większy, on w zasadzie dużej istotnej różnicy nie ma, tak? On oscyluje od 50 do 60% nasilenie tego czynnika, ale jest nieznacznie większy wśród samozatrudnionych i mikrofirm, ale duże rozmiary, różnicowanie mamy w przypadku tych czynników. Tutaj ten czynnik to jest ograniczenie w postaci braku dostępności pracowników z tytułu tego, że oni są na kwarantannach lub na zwolnieniu chorobowym. I tutaj, a tutaj ten czynnik to jest z kolei bariera związana z tym, że pracownicy są na zasiłku opiekuńczym, ponieważ opiekują się dziećmi w związku z tym, że szkoły są nadal zamknięte. I to jest bardzo ważna bariera dla dużych firm. Czynnik związany z zasiłkami opiekuńczymi i z nieobecnością pracowników, duże firmy zatrudniające powyżej 250 osób, wskazuje prawie 40%. Także tu już zbliżamy się do tej bariery popytowej. To oznacza, że do momentu, kiedy szkoły nie zostaną w pełni otwarte, duże firmy nie zyskają impetu do swojej działalności. Dalej będą ograniczone zamknięciem gospodarki, czyli nie tylko popyt, nie tylko fizyczne otwieranie galerii handlowych i biznesów, ale również uwolnienie pracowników, którzy w tej chwili są na zasiłkach opiekuńczych. To jest bardzo ważny czynnik, szczególnie dla dużych firm. A pamiętajmy, że duże firmy to z uwagi na to, że gospodarka jest systemem naczyń połączonych, to są kooperanci, to są kontrahenci, to są również małe i mikrofirmy, które współpracują z dużymi firmami, także musimy myśleć również o złagodzeniu tego czynnika, bo on jest istotną barierą dla firm. Kolejnym elementem jest płynność finansowa i tutaj też pozytywna informacja. W poprzednim badaniu raportowaliśmy, że prawie 39% firm 39% firm deklaruje, że ma bufory płynnościowe maksymalnie do jednego miesiąca. Obecnie jest to około 21%, także mamy zmniejszenie odsetka firm z problemami płynnościowymi i co jest istotne, tutaj po drugiej stronie skali mamy istotny przyrost firm, które deklarują, że mają bufory płynności powyżej 6 miesięcy. Takich firm było około 8%, obecnie jest to 1/4. Także tu jest pozytyw. Firmy przetrwały ten pierwszy miesiąc i okazuje się, że te bufory płynnościowe są większe. No częściowo już mamy instrumenty z tarczy finansowej i z innych tarcz i one też zasiliły firmy. Niemniej jednak z naszych badań i ocen, które formułują firmy w przypadku otwartych pytań, wynika, że też firmy korzystają, szczególnie te mikrofirmy korzystają z własnych oszczędności, z własnych buforów. Także jest duży, duży procent firm, które wykorzystały własne bufory płynnościowe, własne oszczędności, które gromadziły przez poprzednie okresy. No i teraz chciałbym przejść do obszaru oceny funkcjonowania instrumentów wsparcia, które pojawiły się w tarczach antykryzysowych, w tarczy finansowej.
I tutaj niestety około 40% firm wskazuje, to jest nowy czynnik, jego nie mieliśmy w poprzednim badaniu, ponieważ ono było prowadzone w kwietniu i na początku, w pierwszej połowie kwietnia, a tarcze weszły dopiero od początku kwietnia, także nie mogliśmy jeszcze oceniać implementacji tarcz. 40% firm wskazuje na długie oczekiwanie na decyzję w zakresie wnioskowanej pomocy, jak i też na przekazanie środków, no bo no, część instrumentów nie dotyczy stricte środków finansowych i tam ważna jest tylko decyzja, ale nawet jak staramy się o pomoc, no to najpierw jest wniosek, później jest decyzja pozytywna, ale później jest jeszcze oczekiwanie na przyznanie środków i łącznie oczekiwanie na czy to na decyzję, czy to na fizyczne przelew środków pieniężnych na konto firmy, na ten problem, na tą barierę wskazuje 40% firm. Dalej bardzo duży odsetek firm wskazuje, choć jest mniejszy niż przed miesiącem, ale jest bardzo duży, 54% firm na niejasność przepisu i nadmiar biurokracji. No niestety mamy już tarczę 4.0, mówi się o tarczy 5.0, do tego doszła tarcza finansowa i firmy, szczególnie małe, gubią się w tych rozwiązaniach, aczkolwiek nieznacznie zmniejszył się ten odsetek, ale dalej ponad połowa firm deklaruje problemy z niejasnością przepisów i naprawdę tutaj należy starać się jak najbardziej upraszczać sposób dostępu do tych tarcz i wyjaśniać jak najbardziej, żeby szczególnie małe i mikrofirmy mogły z tych instrumentów korzystać. Długie oczekiwanie, ten czynnik, który jest nowy w tym badaniu, też jest bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o rozmiar firmy. No i tutaj widać ewidentnie, że samozatrudnieni i mikrofirmy to jest od 61 do 60% deklarują ten aspekt. W przypadku małych i średnich firm i dużych firm ten odsetek jest dużo mniejszy. Małe firmy to 27%, a duże i średnie firmy to jest 14-15%. Akurat w przypadku średnich firm trzeba mieć na marginesie, że one korzystają bardzo intensywnie z tarczy finansowej, a tarcza finansowa, ta dostępność w tarczy i procedury biurokratyczne są dużo prostsze i stopień realizacji tych wniosków jest dużo szybszy i większy niż w przypadku tych tarczy pierwszej, tarczy drugiej, gdzie mamy te instrumenty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też podatkowo-ubezpieczeniowe instrumenty postojowe i dopłaty do wynagrodzeń. Kolejnym elementem jest bardziej wnikliwa ocena tego, jak korzystają firmy z tarcz. Zadaliśmy pytania do tych instrumentów jest wiele, jak podkreślałem, mamy wiele tarcz, wiele instrumentów, jest ich pewnie jakby zliczyć to kilkadziesiąt. My tutaj kilkanaście instrumentów postanowiliśmy zbadać, które są w ocenie firm z poprzedniego badania najważniejsze. I na podstawie tego badania możemy ocenić, czyli pytaliśmy w poszczególnych instrumentach, czy firma już skorzystała, wystąpiła z wnioskiem, czy planuje skorzystać, czy ten dany instrument nie dotyczy firmy, no bo te instrumenty są zróżnicowane pod względem wielkości firm, czy też firma, nawet jeżeli by się kwalifikowała, to nie planuje z niego skorzystać. Te zielone słupki, zielone kolory oznaczają, jaki procent firm złożyło wniosek lub już skorzystało. Te ciemne słupki oznaczają, jaki procent firm skorzystało z danego instrumentu. Te jasne, zielone słupki oznaczają, jaki procent firm wystąpił z wnioskiem, ale jeszcze nie skorzystał. No i te ciemne, szare słupki oznaczają, że firmy to są firmy, które jeszcze planują skorzystać z tych instrumentów. Widzimy, że najbardziej popularnym instrumentem jest zwolnienie ze składek ZUS, ale to też wynika z liczebności firmy mikro i małe, które mogą skorzystać z tego instrumentu. Jeżeli chodzi o liczebność firm, one dominują w całej populacji firm, ale ten instrument jest bardzo popularny. I co jest tutaj ważne, no prawie ponad 55% firm z tego instrumentu wystąpiło z wnioskiem lub skorzystało, a ponad 60% planuje skorzystać firm z tego instrumentu. Przy czym proszę zauważyć, że tylko 20% firm już skorzystało, a nadal jest 36% firm, które złożyły wniosek, ale jeszcze tej pomocy nie dostały. Drugim bardzo popularnym instrumentem, też dedykowanym dla mikrofirm, jest pożyczka z Funduszu Pracy, ta w kwocie 5000. Tutaj widzimy, że 40% firm chce skorzystać z tego instrumentu,
a 30% już aktywnie zadziałało, czyli złożyło wniosek lub skorzystało, ale z tego 22% dalej czeka, czyli większość firm dalej jest na etapie złożonego wniosku i czeka na decyzję. W przypadku średnich firm, dużych firm, instrumentem, z którego często korzystają i uznają go za wartościowy, jest dofinansowanie do wynagrodzeń w okresie postojowego lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Tutaj mamy ten instrument, który dotyczy tylko małych i średnich firm i on jest z Funduszu Pracy, a z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mamy instrument, który jest również obejmuje duże firmy. I z tego instrumentu dla średnich firm planuje skorzystać 35%, ale też tutaj proszę zobaczyć, że stopień pozytywnych wniosków jest bardzo mały, tylko 2,5% firm z 30, które z około 25, które złożyły, skorzystało z tego instrumentu. W przypadku dużych firm i tego instrumentu z Funduszu Pracy mamy około 15% firm, które już aktywnie złożyły zainteresowanie tym instrumentem. Też niewielki odsetek firm, które skorzystały. Na kolejnym slajdzie chciałem pokazać właśnie procentowo już te, jaka jest struktura w ramach tych zielonych pól, czyli jaki procent z tych, którzy aktywnie już wystąpili o dany instrument, skorzystało, uzyskało pozytywną decyzję lub fizycznie uzyskało środki pieniężne. I tak jak wspominałem wcześniej, ten stopień realizacji w przypadku tych instrumentów jest niewielki. On stanowi od 12 do 36%. Tak? Największy jest w przypadku pożyczek z Funduszu Pracy, czyli 36% wniosków zostało, firmy uznały, oceniły to, że skorzystały z tego instrumentu. W przypadku zwolnień ze składek 35%, a bardzo ważny instrument dla średnich i dużych firm, czyli dofinansowanie do wynagrodzeń. W przypadku małych i średnich firm jest to 12%, a w przypadku tego instrumentu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest to 24%. Także widać, że skomplikowane przepisy, bardzo duża ilość wniosków, bo wiemy z informacji administracji, że miliony firm, że tych wniosków mamy miliony łącznie już różnego rodzaju instrumentów, znaczy tysiące, przepraszam, tych wniosków, setki, to stopień skorzystania nie jest tutaj duży i naprawdę najważniejsze jest teraz, żeby te instrumenty przyspieszyły, żeby szybko wzrósł stopień realizacji tych instrumentów. Poprzednie informacje dotyczyły tych instrumentów, starczy jeden, dwa tych instrumentów wsparcia takiego bezpośredniego w postaci dopłat do wynagrodzeń czy też umorzeń składek ZUS. Kolejną grupę bardzo ważnych instrumentów są to instrumenty finansowe, które oferują trzy instytucje: Polski Fundusz Rozwojowy, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu. Te trzy instytucje oferują instrumenty wsparcia płynnościowego, leasingowego, finansowego, gwarancyjnego. To są instrumenty finansowe, choć nie tylko, bo te instrumenty PFR-u są również w części bezzwrotne. I chęć skorzystania z tych instrumentów łącznie zadeklarowało prawie 54% firm. I spośród tych wszystkich instrumentów najlepiej ocenianym, najwięcej firm chce skorzystać już z tych instrumentów, spośród tych gwarancyjno-finansowych instrumentów, to większość firm dobrze ocenia tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwojowego. Większość z tych 54%, prawie 94%, chce skorzystać z tarczy finansowej PFR-u. Połowa z tych firm już wystąpiła z wnioskami, a połowa planuje wystąpić. Pamiętajmy, że instrumenty dla dużych firm, dalej czekamy na notyfikację Komisji Europejskiej, także na razie tylko małe i średnie firmy korzystają z tych instrumentów. A jeżeli chodzi o te zielone pola, to też jest, czyli połowa firm już wystąpiła z wnioskiem lub skorzystała, no i stopień akceptacji wniosków, stopień realizacji wniosków, on wynosi około 50%, sporo ponad 40% złożonych wniosków, czyli w porównaniu do tych 12-30%
postaci tych instrumentów tarcz antykryzysowych, to w tarczy finansowej stopień skorzystania jest dużo większy i to dobrze. To widać, że ten instrument jest bardzo chętny, bardzo dobrze oceniany przez firmy i te procedury biurokratyczne są tutaj dużo prostsze i dużo łatwiej uzyskać, no choć nadal połowa firm dalej jest w fazie rozpatrywania wniosku, ale generalna ocena jest tutaj lepsza niż w przypadku tych tarcz antykryzysowych, tych z początku kwietnia. Co do otwartości, kolejnym ważnym elementem jest to, kiedy firmy oczekują na otwieranie gospodarki. I tutaj dalej panuje w tym aspekcie duża niepewność. Mimo że już od kilkunastu dni, od dwóch tygodni mamy stopniowe otwieranie gospodarki, to nadal 40% firm nie potrafi odpowiedzieć, kiedy gospodarka wróci do normalności, a ponad 35% firm mówi, że ta pełna normalność, może nie tyle pełna, ale zbliżona do normalności sytuacja w gospodarce wróci później niż na początku sierpnia. To tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe wyniki. Tak jak mówiłem na czacie, macie Państwo link do pełnych wyników badań i tamta rozdzielczość tych wykresów na pewno będzie lepsza. Chciałbym tylko jeszcze podsumować, że badanie prowadziliśmy między 7 a 19 maja. Próba wynosi ponad 300 zwrotna respondentów. Pamiętajmy też, że to są subiektywne oceny firm. Tego typu badania właśnie charakteryzują się subiektywnością, ale widać w nich duże obawy, dużą niepewność. No i też przypominam, że kwestionariusz rozesłano do firm członkowskich, większości organizacji, pracodawców i organizacji współpracujących z Radą Przedsiębiorczości, z organizacjami pracodawców. I też chciałbym powiedzieć, że będziemy realizować następne badanie w drugiej dekadzie czerwca. I tak jak rozumiem, pani profesor chyba by chciała jeszcze się odnieść do tych wyników badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Zresztą oddaję głos moderatorowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to syntetyczne omówienie wyników. To badanie Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej jest takim troszeczkę zogniskowanym badaniem. Natomiast Instytut Rozwoju Gospodarczego dzięki długoterminowym badaniom widzi tę sytuację w szerszej perspektywie i o tą właśnie szerszą perspektywę chciałbym zapytać panią profesor. Halo, pani profesor. Chwileczkę, musimy poczekać. Jak mamy technologiczne problemy pewne, ale to za momencik może się wyjaśni. Słychać? Nie, tak. Pani profesor, bardzo proszę. Proszę Państwa, chciałam przekazać informację o wynikach badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego, które w jakiejś części są spójne z badaniami pracodawców. Natomiast to, na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że tak naprawdę w gospodarce szareje wirus. Niestety znowu straciliśmy połączenie z panią profesor. Dobrze, to może w oczekiwaniu na połączenie się pani profesor ponowne, może poprosiłbym pana Aleksandra Łaszka o właśnie perspektywę foru tak naprawdę instytucji, która też monitoruje sytuację gospodarczą od wielu lat. Jak tutaj pan to ocenia? Dziękuję. Tutaj też oczywiście będę się odnosił do wyników ankietowych, tylko przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na pytania dotyczące przyszłości. O, pani profesor chyba się łączy. No w każdym razie w ankiecie poza bieżącymi wyzwaniami były też pytania dotyczące obaw
na przyszłość. I to, co zwraca uwagę, że wśród firm, które odpowiadały na te pytania, był bardzo dużo odsetek firm, które obawiają się przede wszystkim utrzymującej się pandemii. Także firmy liczą się z tym, że mogą być następne fale zachorowań, ale też boją się dwóch rzeczy już ze strony państwa. Po pierwsze, wzrostu podatków związanych z finansowaniem programów pomocowych. Także firmy mają tą świadomość, że te programy są bardzo kosztowne i w przyszłości mogą się wiązać z wyższymi podatkami. Te obawy przede wszystkim zgłaszały największe firmy. A, przepraszam, to mogę otworzyć i mówić już na podstawie slajdów. O. Także jedna rzecz to, że firmy cały czas boją się nawrotów pandemii, a druga rzecz, szczególnie w przypadku większych firm, boją się wyższych podatków koniecznych na sfinansowanie spłacenie długu zaciągniętego przez czas pandemii. Co więcej, w przypadku dużych firm są też rosnące obawy o państwowy interwencjonizm. Firmy widzą, że teraz państwo mocno zaingerowało w gospodarkę. Zresztą sporo firm tego oczekiwało właśnie, ale boją się, że już po pandemii nie będzie tego momentu, że państwo się wycofa. Ciekawie też wygląda, jak spojrzymy na otwarte pytania, bo część firm wprost pisała o swoich obawach. Takich odpowiedzi jest oczywiście mniej, ale one są o tyle cenne, że jeżeli ktoś wysili się, żeby napisać o swoich obawach, no to ma to bardziej przemyślane. I tutaj widać dwie tendencje. Po pierwsze, firmy mówią o niestabilnym prawie. Akurat pierwsza wypowiedź może jest źle zakwalifikowana i tak naprawdę podpada pod inne, ale takie hasła jak zmienność reguł gospodarczych, pisanie ustaw na kolanie przez jednego człowieka, to są te obawy firmy co do przyszłości. Jednocześnie też firmy mają szerszą pole obaw, jeżeli chodzi o słaby wzrost. Po prostu obawiają się, że wzrost gospodarczy w przyszłości będzie słabszy, czy to ze względu na reakcję klientów, czy niepewność, ale to hamuje je przed inwestycjami czy rozwojem w przyszłości. Są też problemy czysto sektorowe, bo pamiętajmy, że kryzys ma też aspekty sektorowe, na przykład branża eventowa czy hotelarska ma odmienne problemy. Pojawia się wątek szarej strefy. Oczywiście firmy też myślą o tym, jak się dostosować. To, co jest pierwszym i najważniejszym pomysłem, to większa elastyczność organizacji pracy, czyli praca zdalna, praca z domu. Firmy testują to już teraz i okazuje się, że działa, więc myślę, że część z tych rozwiązań z nami zostanie. Tutaj jest wyzwanie dla państwa, żeby regulacje nadążyły za rzeczywistością. Trzeba pamiętać, że w tej chwili praca z domu podlega szeregom ograniczeń. W czasie kryzysu firmy trochę to obchodziły. Oczywiście też nikt nie był specjalnie rygorystyczny, jeżeli chodzi o egzekwowanie tego. No i musimy dostosować teraz przepisy do rzeczywistości. Co istotne, to większe firmy planują więcej zmian, żeby się dostosować do nowej sytuacji. Zwróciłbym uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Po pierwsze, cyfryzacja. Tak dużo o niej mówiliśmy. Teraz dla firm stała się palącym problemem, czy to cyfryzacja kontaktów wewnątrz firmy, czy sprzedaż online. To będzie na pewno bardzo szybko się rozwijać. A z punktu widzenia polityki państwa, to co jeszcze jest istotne, to że w firmach rośnie sceptycyzm co do umów o pracę. W sytuacji kryzysu czasem brakowało tej elastyczności, więc firmy będą teraz ostrożniejsze, jeżeli chodzi o zatrudnianie. No i tutaj jest wyzwanie dla polityki, żebyśmy nie odbudowywali zatrudnienia po jego spadku w kryzysie na jakichś alternatywnych formach zatrudnienia. To niestety są doświadczenia Hiszpanii z lat 90. czy nawet Polski po 2000 roku, jak walczyliśmy z bezrobociem, nie dostosowując umowy o pracę, tylko tworząc niżej opodatkowane i mniej regulowane alternatywy w postaci umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. Także tutaj trzeba będzie uważać przed taką pokusą, że boimy się ruszyć umowy o pracę, ale nie chcemy bezrobocia, więc będziemy wprowadzać, jeśli dzieje się, alternatywy, co będzie prowadziło do dualnego rynku pracy.
co z doświadczeń innych krajów też ma negatywne tendencje. Widzę, że już pani profesor jest, także oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jakiś fatum ciąży nade mną, bo poprzednim razem również miałam problemy z połączeniem się. Tym razem wydawało się, że zaczęło się świetnie, ale znowu. Może zacznę od tego, na czym skończył mój przedmówca. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy, czy w związku z obawami przed zatrudnieniem nie nasili się presja na to, żeby korzystać ze sztywnych norm zatrudnienia. I wtedy wyrażaliśmy pogląd, że raczej nie, że raczej należy iść w kierunku tych bardziej elastycznych rozwiązań. I okazuje się, że tak samo myślą przedsiębiorcy. I podobnie chyba będą myśleli gospodarstwa domowe, chociaż o tym jeszcze nie wiemy, ale myślę, że już niebawem się dowiemy. Natomiast wracając do niepewności w gospodarce, nie wiem, czy słyszeliście Państwo poprzednio moje zdanie. Uważamy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, że w gospodarce także krąży wirus, tylko to jest wirus niepewności. Wirus niepewności zaraża pesymizmem wszystkich uczestników działalności gospodarczej. Nastroje gospodarcze, jak wszyscy wiemy, są bardzo ważne dla sukcesu gospodarczego i wobec tego tak długo, jak nie odbudujemy pozytywnych nastrojów, czy przedsiębiorstw, czy gospodarstw domowych, tak długo negatywne skutki obecnej sytuacji będą za gospodarką się ciągnęły. Instytut Rozwoju Gospodarczego bada od różne sektory gospodarcze i jeśli popatrzymy na wyniki przedsiębiorstw przemysłowych, to widać wyraźnie, że zbliżamy się do dolnej granicy skali. Dolna granica to jest minus 100 punktów, my jesteśmy na poziomie poniżej 80 punktów. Nie mamy ruchu w dół. Natomiast jeśli popatrzymy, kto bardziej jest zarażony tym pesymizmem, to widać wyraźnie, że większy pesymizm pasuje wśród przedsiębiorców prywatnych. I zresztą widać było pewne takie napięcie w próbach organizowania strajku przedsiębiorców. To przedsiębiorcy prywatni zdeterminowani wybrali się do Warszawy, żeby protestować przed ich sytuacją. Wśród przedsiębiorstw publicznych te obawy są zdecydowanie mniejsze. I właśnie w podobny sposób oceniają sytuację gospodarczą przedsiębiorcy z przemysłu i przedsiębiorcy z budownictwa. Natomiast w historii badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego zawsze to gospodarstwa domowe były najbardziej pesymistyczne. Tym razem widzimy, że gospodarstwa domowe, gdybyśmy mogli pokazać ten slajd z gospodarstwami domowymi, one są może bardziej Natomiast to, co łączy gospodarstwa domowe z przedsiębiorstwami, to fakt, że gospodarstwa domowe bardzo silnie obawiają się bezrobocia. Te obawy przed bezrobociem także zbliżają się do granicy skali. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie ze strony przedsiębiorców, to także w badaniach IRG one wyglądają zupełnie dobrze. I jeśli możemy z całą pewnością powiedzieć, że zarówno głębokość spadków wszystkich wskaźników analizowanych przez nas, jak i tempo, w którym to następuje, jest niesamowite. Czegoś takiego jeszcze w historii tych badań nie widzieliśmy, a mamy w zasadzie porównanie z kryzysem transformacyjnym. Jest gorzej niż było w czasie kryzysu finansowego i gorzej niż było w kryzysie transformacyjnym. To spośród tych wszystkich zmiennych można powiedzieć, że najspokojniej reaguje saldo pytania o zatrudnienie. Tempo spadku poziomu zatrudnienia jest relatywnie najmniejsze we wszystkich naszych badaniach z ostatniego kwartału. A nawet przedsiębiorcy przewidują, że być może w najbliższej przyszłości nieco zwiększą zatrudnienie. Także można powiedzieć, że to zatrudnienie jest taką zmienną, która reaguje z opóźnieniem. Jeśli w miarę szybko opanujemy sytuację, no to być może takiego skoku bezrobocia nie będzie. Chociaż no, trudno powiedzieć, dlatego że
Widzieliście Państwo z prezentacji pana doktora Sławka, że przedsiębiorcy narzekają na te narzędzia osłonowe i na biurokrację. Natomiast czy to się zmieni? Ja nie sądzę. Że nie widać, że cokolwiek zmieniło się w nastrojach, w sposobie wprowadzania narzędzi tarczy ochronnej. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w badaniach nie badamy także bariery działalności gospodarczej. I o ile do tej pory główną barierą była zawsze bariera popytowa i w ostatnim okresie bardzo się nasilały problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej, tak w tej chwili wychodzi, co jest chyba naturalne, problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Te 3 miesiące do 6, o których była mowa w naszym badaniu, to no nie wiem, czy to do końca dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. I czy nie ma tu dużych gigantów publicznych, wiele przedsiębiorstw finansowych, wiele przedsiębiorstw prywatnych, zwłaszcza tych mniejszych, jest już na granicy utrzymania płynności. I to, na co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, to może fakt, że ten straszny pesymizm, który panuje wśród wszystkich uczestników działalności gospodarczej, jakoś nie przebija się do władz odpowiedzialnych za gospodarkę. Mają tysiące innych problemów. Na pewno ważnym problemem jest zwalczanie koronawirusa, skutków pandemii. Na pewno ważna jest ochrona zdrowia społeczeństwa. Ale jeśli nie robimy tego w dialogu, jeśli nie robimy tego w dialogu nie tylko z uczestnikami działalności gospodarczej, ale także na przykład ze strony lekarzy płyną sygnały, że nie ma dialogu. Ministerstwo nie konsultuje ze środowiskiem wprowadzonych rozwiązań. Także dopóki władze nie zaczną się troszczyć o wzajemne relacje z uczestnikami działalności nie tylko gospodarczej, ale ze społeczeństwem, no to myślę, że to nasza droga wychodzenia z tego, co się obecnie dzieje i dążenie do poprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym przypomnieć Państwu, że można pobierać raport. Na czacie jest link do pełnej wersji raportu. Także zachęcam do pobierania tego raportu. Tam są bardziej szczegółowe dane w bardziej szczegółowym rozbiciu. To, co mnie uderzyło w tym badaniu i w poprzednim również, to była taka narracja, że mamy problemy z przychodami, które spadły. To jest oczywisty element. Za tym poszły zmiany w zatrudnieniu. Tutaj ich nie widać aż tak bardzo, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny element, ponieważ zatrudnienie i ten brak, może znaczy nie brak, ale problemy z zatrudnieniem mogą wpływać na właśnie postrzeganie swojej sytuacji przez gospodarstwo domowe, co wpływa na popyt. I tutaj mamy, jak spada nam popyt, no to w tym momencie to ten spadek popytu widać. To jest dla mnie bardzo jakby taki widoczny w tym badaniu, że ten spadek przychodów niestety może być głębszy i bardziej długotrwały właśnie z uwagi na te nastroje, czyli ludzie zaczną oszczędzać, nie będą aż tak dużo konsumować, co wiąże się z sytuacją niepewności na rynku pracy. A teraz, jeśli można, chciałbym zapytać Państwa o to, co mi zwróciła moją uwagę, to, że głównie w tarczy antykryzysowej, jeżeli sobie ją przeanalizujemy, to ona tak naprawdę pokazuje nam, że poprzez te mechanizmy pomocowe, które zostały skierowane do przedsiębiorców, że system stopień skomplikowania systemu gospodarczego jest po prostu bardzo duży. To sam fakt, na ile sposobów państwo może oddziaływać tutaj, pokazuje też tak naprawdę, na ile sposobów państwo ingeruje w działalność gospodarczą. Jak państwo sądzicie, na ile te obawy, które były wyrażone, że ta sytuacja
taki paternalizm, no i też paternalizm skutkujący też zwiększeniem podatków. Na ile tutaj zmienią się warunki gospodarowania, tak, znaczy prowadzenia działalności gospodarczej? Jak Państwo to odbieracie? Bo sądzę, że jedną rzeczą jest to, jak przetrwać ten kryzys. I tutaj wydaje się, że część przedsiębiorców już udało się znaleźć w miarę jakiś pomysł na to, żeby przynajmniej przetrwać. Natomiast wydaje się, że bardzo ważne będzie, co po tym przetrwaniu, czyli jak już miną te wakacje, miesiące wakacyjne, co wówczas, bo to będzie tak naprawdę probierz tego, co będzie się działo z polską gospodarką. Nie wiem, czy ja mogę zacząć. Ja bym chciał tylko się do jednej rzeczy odnieść, że tak naprawdę ta epidemia nie odejdzie tak szybko, że otwieranie gospodarki to jest jedna sprawa, ją trzeba otworzyć i widzimy, że wiele przedsiębiorstw no po prostu już nie wytrzyma długo i stąd też te protesty, być może niezrozumienie, niewyjaśnienie, bo kwestia jest rozmawiania z przedsiębiorcami i wytłumaczenie, dlaczego to czy inne przedsiębiorstwo jest zamknięte, bo to nie jest zupełnie jasne, nie mamy tych dowodów i kryteriów, że dana branża jeszcze jest otwarta, a druga nie, ale czyli otwarcie to jedno, ale wirus no, tak szybko nie odejdzie. Wiemy, że jesienią może być nasilenie, wiemy, że są mutacje, wiemy, że do momentu, kiedy nie powstanie szczepionka, a nawet jeżeli powstanie, no to wiadomo, że te mogą być kolejne mutacje, na które szczepionka nie będzie działać. Także chyba wchodzimy w taki okres niepewności i życia z tym zagrożeniem, nowym zagrożeniem, którego firmy jeszcze nie miały. No i widzimy, że jak trzeba się dostosować, w ilu obszarach. To, co tutaj doktor Łaszek mówił, cyfryzacja, elastyczność, zmiana organizacji biznesu, otoczenia, to do tego musimy się właśnie przyzwyczaić i musimy się dobrze zorganizować, żeby później z powrotem na chybił trafił masowo nie zamknąć znowu gospodarki z ogromnymi szkodami. My musimy teraz być przygotowani, bardzo elastyczni jako państwo, jako firmy, żeby właśnie elastycznie móc działać na te zagrożenia. I to też tutaj pan profesor mówił o tej skomplikowanej biurokracji. Mi się wydaje, że też to jest sygnał, że my musimy zderegulować i odbiurokratyzować gospodarkę, bo jest potrzebna elastyczność. Firmy muszą się łatwo móc przebranżowić, dostosować do sytuacji, to jest jedno i do tego jest potrzebna deregulacja, a nie dalsze regulowanie, no bo przecież wirus pokazał, że trzeba być elastycznym, że trzeba się dostosować, a jeżeli my będziemy dalej regulować gospodarkę i wprowadzać ograniczenia, no to utrudnimy, a nie wiemy, co jeszcze przed nami. A drugi element, też związany z nadmierną przeregulowaniem gospodarki, no to też nadmierna biurokracja, bo pokazała, że żeby wprowadzić instrumenty pomocowe, to my musimy kilkaset stron ustaw zrobić, tak? I różnych rodzajów rozwiązań, których przedsiębiorcy nie rozumieją. Ja uważam, że to jest sygnał taki. Musimy uprościć prawo gospodarcze. To, żeby później móc jesienią, być może jakiś nawrót będzie COVID-2025, oby nie, ale żeby móc elastycznie również dać pomoc firmom. A to, że mamy chyba jedno z bardziej skomplikowanych rozwiązań prawnych w obszarze gospodarczym i nie tylko, powoduje, że my nie mogliśmy załatwić tego trzema stronami ustawy, tylko musieliśmy po prostu dać setki rozwiązań. Proszę zobaczyć, każdy artykuł, on wyłącza to, oczywiście, bo to trzeba zrobić, tylko że musieliśmy tyle różnych wyłączeń, różnych obowiązków biurokratycznych zrobić, że z tego się zrobiły no setki, jeżeli ja nie wiem, jakby zliczyć, ile tych jednostek legislacyjnych mamy i artykułów, to chyba pewnie już idzie w tysiące. To pokazuje ten absurd prawny i to zamieszanie i firmy tego nie rozumieją, administracja ma problem, żeby to wszystko zrobić, no i ja nie wiem z numerami tarcz, do którego momentu dojdziemy, czyli elastyczność i to jest po stronie firm, ale dużo jest po stronie administracji, odbiurokratyzowanie i deregulacja, bo bez tego sobie nie poradzimy w przyszłości. Ja, jeśli można, podzielam ten pogląd, że wirus tak szybko nam nie odpuści. Zobaczcie Państwo, że pojawiają się nowe zagrożenia, nowe ogniska wirusa. Polska ciągle jest w grupie krajów, w którym nie zanotowano spadku, nie opanowano sytuacji. Z dnia na dzień wahają się przyrosty, ale co i rusz pojawia się nowe zagrożenie. No i ciągle
straszy się nas, że jesienią druga fala. Więc mamy na pewno przed sobą długi okres czasu, co do którego nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała. Ja nie podzielam się, że głównym problemem już teraz, a zwłaszcza po zakończeniu walki z wirusem, to biurokracja. Ale każdy kolejny rząd, który oglądałam, expose każdego kolejnego premiera w Sejmie, to było: walczymy z biurokratyzacją, ograniczamy ograniczenia, więcej swobody działalności gospodarczej. I co? No i nic. I doszliśmy do tego, że w tej chwili mamy już tyle przepisów, że naprawdę nikt na tym nie panuje. Niejasność przepisów prawnych to jest też obok popytu jedna z głównych ograniczeń działalności gospodarczej. Na jeszcze inny czynnik, o którym tu nie mówiliśmy. Bardzo wiele osób zbiednieje. Musimy liczyć się z tym, że w czasie kryzysu zwiększy, po kryzysie, w czasach pokryzysowych zwiększy się skala ubóstwa i dotknie ona nie tylko gospodarstwa domowe. Zbankrutowani przedsiębiorcy powiększą te grono. W tej chwili nie myślimy o tym, co będzie, w jaki sposób ograniczyć tą falę ubóstwa i jak no, dopomóc tym, którzy wyjdą z kryzysu przegrani. Na pewno zwiększy się rozwarstwienie społeczne. Są biznesy, które robią majątek na kryzysie w tle afery maseczkowe, ale nie tylko. Także to będzie, myślę, problem. Społeczeństwa zwiększy się skala ubóstwa i to musimy mieć tego świadomość i musimy mieć pomysł, jak to rozwiązać. To na pewno położy się cieniem na wychodzeniu z kryzysu. Dziękuję. Jeszcze bym zwrócił uwagę na tą kwestię niepewności związanej z regulacjami i tym, że czasem pomysły, które mogą pomóc, tak naprawdę będą szkodzić. W firmach było widać obawy o ten rosnący interwencjonizm i niestety u polityków i u urzędników może powstać takie przyzwyczajenie, że skoro państwo interweniowało w kryzysie, to teraz też kolejne rzeczy musimy rozwiązywać na poziomie interwencji państwowych. Świetnym przykładem, niestety negatywnym tego, jest pomysł bonu turystycznego. Sama idea na pierwszy rzut oka może brzmieć dobrze, zachęcimy ludzi do wakacji, ale jak spojrzymy na konsekwencje, to po pierwsze to oznacza podwyższenie kosztów pracy w umowach o pracę. Już teraz w przypadku osób o niższych dochodach mamy szóste najwyższe opodatkowanie pracy w OECD. Jak doliczymy koszty bonu, który częściowo ma być przerzucony na pracodawców, to będziemy mieli trzecie najwyższe koszty pracy. Czyli tak mówimy, że czemu przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać na umowę o pracę, a jednocześnie dokładamy kosztów tam. Co więcej, taki bon turystyczny to oczywiście kolejne zniekształcenie. Firmy w kraju, hotele, gastronomia pewnie się z niego ucieszą. Krajowe biura podróży organizujące wycieczki za granicę będą właśnie przegranymi, bo to odciągnie od nich klientów. Czy co więcej, taki bon wprowadza niepewność, kiedy będzie wprowadzony, kto za niego zapłaci. I to nawet te same problemy dotyczą innych rozwiązań, nawet nie związanych wprost z finansami. Na przykład jednym z pomysłów na ograniczenie kosztów kryzysu jest skrócenie urlopów albo wakacji w tym roku. Że gospodarka nie pracowała, więc skróćmy to. Są firmy i branże, które na tym by skorzystały, ale jednocześnie też ta branża turystyczna by na tym ucierpiała. Więc w momencie, kiedy państwo zaczyna coraz bardziej tak dyskrecjonalnie mówić, jedźcie na wakacje tutaj, zmieńmy te zasady, tym pomóżmy, tym nie, to trzeba dużo bardziej patrzeć na koszty uboczne. To niestety wchodzi w grę słabość polskiego procesu legislacyjnego. Kiedyś robiliśmy takie badanie, przeczytaliśmy ponad 150 OSR-ów, które
powinny towarzyszyć większości ustaw. Niestety rząd to często obchodzi, robiąc inicjatywy poselskie, ale generalnie powinien coś takiego robić. Prawdziwy OSR powinien zawierać opisanie różnych wariantów. Możemy zrobić taką regulację, taką regulację, taką regulację. To są korzyści, to są koszty. Na podstawie rachunku kosztów i korzyści mówimy, że to jest dobre. Z przeanalizowanych przez nas OSR-ów tylko w jednym miejscu była analiza wariantów, a tak wszędzie było uzasadnienie. Proponowane rozwiązanie jest dobre, bo pomijając tą stronę kosztową. Więc w momencie, kiedy teraz będzie coraz większa pokusa takiego interwencjonizmu, no to musimy też dużo bardziej dyskutować właśnie o kosztach i efektach ubocznych. Tak jak w przypadku tego bonu turystycznego i w przypadku innych rozwiązań, na które pewnie teraz będzie nacisk, żeby rząd coś zrobił. To wtedy trzeba będzie patrzeć, kto wygrywa, kto przegrywa i jasno komunikować te koszty i korzyści. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie tak naprawdę na koniec, dotyczące, wydaje mi się, rzeczy, która może będzie miała znaczenie tak naprawdę dla przyszłości. Te elementy się już pojawiały. Tak naprawdę chodzi o rynek pracy, bo tu już była mowa o kosztach pracy, była mowa o formach zatrudnienia. Co tutaj tak naprawdę można byłoby zrobić? To znaczy, jak uniknąć tej pułapki właśnie związanej z alternatywnymi formami zatrudnienia, które no nie sprawdzają się, to jest ewidentne i to nie sprawdzają się zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, bo jeżeli weźmiemy gospodarstwo domowe, to oznacza to bardzo dużą niepewność i przekłada się na spadek tak naprawdę konsumpcji. Czyli co tutaj tak naprawdę, sądzicie Państwo, można zaproponować, bo to wydaje mi się jest absolutnie element, który trzeba będzie rozwiązać, do którego trzeba będzie jakoś podejść, ponieważ jeżeli już te firmy zostaną, te, które się uda otrząsnąć, to jest też na przykład pytanie o rolę mikroprzedsiębiorstw, które mikroprzedsiębiorstwa powinny zostać, a które tak naprawdę można, których upadek tak naprawdę no wywoła pewną falę tak naprawdę bezrobocia, mniej lub bardziej ukrywanego. To jak Państwo sądzicie, co w tej sytuacji właśnie, no dość trudnej po tym bardzo ostrym spadku przychodów, co tutaj można ewentualnie zaproponować, jakie rozwiązania? To może zacznę. Przy rynku pracy bym zwracał uwagę na jeszcze jedno ryzyko, biorąc pod uwagę naszą strukturę demograficzną, że może teraz być pokusa wypychania części ludzi na emeryturę, że wtedy nie widzimy w statystykach bezrobocia, problem niby jest mniejszy, ale jednocześnie trwale zmniejszamy aktywność zawodową, bo osoby, które wyjdą z rynku pracy już na emeryturę, raczej na niego nie wrócą. A przy starzejącym się społeczeństwie trzeba pamiętać, że w perspektywie 5 czy 10 lat większym zagrożeniem dla Polski będzie brak rąk do pracy i wysokie wydatki emerytalne niż właśnie bezrobocie. Więc musimy pamiętać właśnie nie tylko o tym, żeby rozwiązać problem tu i teraz, ale mieć w głowie te długookresowe wyzwania przed polską gospodarką. Jeżeli chodzi o alternatywne formy zatrudnienia, rząd PiS-u ograniczył możliwości stosowania umów cywilnoprawnych, ale za to bardzo poluzował opodatkowanie czy przede wszystkim oskładkowanie samozatrudnienia. Więc teraz to raczej będzie ruch nie na umowy cywilnoprawne, a właśnie na samozatrudnienie. Ani samozatrudnienie, ani umowy cywilnoprawne same z siebie nie są czymś złym. To, co w Polsce jest patologiczne, to, że one są po prostu bardzo preferencyjnie opodatkowane i oskładkowane, a jednocześnie umowy o pracę są bardzo wysoko opodatkowane i oskładkowane. Czyli często o wyborze umowy decyduje nie charakter samej pracy, tylko właśnie względy podatkowo-składkowe. To doprowadzi do takich absurdów, że w Polsce Sąd Najwyższy rozstrzygał, czy kopanie rowu jest dziełem czy zleceniem. Bo to miało oczywiście duże konsekwencje składkowe. Więc to, o czym powinniśmy myśleć, to
tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, zmniejszenie różnic w opodatkowaniu i oskładkowaniu. Żeby nie było tak, że właśnie przede wszystkim chodzi o optymalizacje podatkowe. Druga rzecz, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie równajmy do góry. Tutaj to jest powracający problem, obniżenie opodatkowania osób o najniższych dochodach w Polsce. Te 1200 ponad złotych podatków i składek od płacy minimalnej to zdecydowanie za dużo. Mówiłem, że na tle OECD to jest szóste najwyższe opodatkowanie osób zarabiających połowę pensji minimalnej. No i trzecia rzecz, to trzeba przyjrzeć się samym regulacjom umów o pracę, które sztywności są nadmierne, żeby tym też nie odstraszać pracodawców. No, jeśli chodzi o tą tendencję wypychania ludzi na emeryturę, no to zauważmy, jakie niskie będą te emerytury. One maleją. Kolejne przychodzące na emeryturę roczniki będą miały coraz niższe świadczenia. Więc to znowu zwiększy skalę ubóstwa. Jeśli chodzi o uproszczenie i ujednolicenie przepisów podatkowych, no to znowu jest sprawa, o której ciągle się mówi. Wszyscy w zasadzie na etapie deklaracji to popierają, ale jeśli chodzi o realizację, to są coraz bardziej skomplikowane. I przedsiębiorcy, których my badamy, to nawet się skarżą, że w skali jednego województwa różne urzędy skarbowe mają różne interpretacje tych samych przepisów i właśnie trzeba się odwoływać do sądów i dochodzi do takich paradoksów, o których mówił doktor Łaszek. Nie wiem, w niektórych bogatych krajach coraz głośniej się mówi o wprowadzeniu dochodu gwarantowanego. Robią to kraje najbogatsze. Polska na pewno do tego grona nie należy i długo nie będzie należała, ale być może to w sumie takie rozwiązanie, gdyby go dobrze przemyśleć, byłoby tańsze niż znowu wprowadzanie na siłę jakichś nieprzemyślanych przepisów, które będą miały wiele negatywnych skutków, których na etapie wprowadzania nikt nie będzie w stanie. To jeżeli ja mogę, to chciałbym powiedzieć, że to jest, z rynkiem pracy jest kilka aspektów. Znaczy te rzeczywiście kwestia pokryzysowa i to, że wzrośnie nam bezrobocie jawne czy ukryte w różnych statystykach, no to może się różnie objawić. Na pewno spadnie aktywność, na pewno spadnie zatrudnienie i aktywność zawodowa, to jest jedna sprawa, ale ja wolałbym się skupić na perspektywie też średnio i długoterminowej. Chodzi, tak naprawdę to my jesteśmy cały czas od kilku lat w jednym innym kryzysie. Teraz można używać słowa kryzys. To ja powiem, no to niektórzy demografowie mówili i nazywali starzenie się społeczeństwa, które jest jedno z szybszych w Europie, kryzysem demograficznym. Pewnie teraz być może częściej to pojęcie się będzie pojawiać, bo tak jest. Przed nami kryzys demograficzny. Tak? Prognozy mówią, że populacja Polski się zmniejszy, liczba aktywnych zawodowo, znaczy w wieku produkcyjnym osób się zmniejszy i to jest poważne wyzwanie, z tym sobie trzeba poradzić. Moja organizacja zresztą to sygnalizowała jeszcze przed kryzysem, jeszcze przed, kiedy debatowaliśmy tylko o spowolnieniu gospodarczym, to mówiliśmy o tych wyzwaniach i tutaj potrzebna jest kompleksowa polityka, nie tylko podatkowo-składkowa i dotycząca też kontraktów, umów związanych z pracą, tak to nazwijmy szeroko, czy z aktywnością zawodową, ale to dotyczy polityki migracyjnej, pracy zdalnej. Przecież potrzebna nam jest pilnie polityka migracyjna. Tak? To jest jeden z elementów, który może łagodzić ten kryzys demograficzny. Koronawirus i ten kryzys pokazał, że dużo do zrobienia mamy, jeżeli chodzi o w zakresie tak szeroko rozumianej telepracy, pracy z domu, pracy zdalnej, bo to są troszeczkę różne pojęcia i technologiczne bariery, ale też mentalne. W Polsce jest jednak mentalność, mimo że wiele instytucji mogłoby pracować w formule zdalnej pracy i ma nowoczesne rozwiązania, to z jakichś powodów takich przeskoczenia, powiedzmy, na nową normalność nie jest to stosowane, a to też rozwiązuje problemy demograficzne, problemy rynku pracy, tak? Problemy mobilności, problemy aktywizacji kobiet w okresie
przed i po porodzie. Przecież zdalna praca, nie ma nic lepszego niż praca z domu, opiekując się jednocześnie małym dzieckiem i praca zdalna. Tak ten instrument załatwiłby nam niską aktywność kobiet w wieku około rozrodczym. Plus kwestię mieszkaniową, transportową z obszarów podmiejskich, jeżeli chodzi o aglomerację. No dużo, dużo pozytywów, jeżeli chodzi o telepracę, a jeżeli chodzi o uregulowanie kontraktów pracy, to też tu zgadzam się z doktorem Łaszkiem. Nie można też wylać dziecka z kąpielą. To jest tak, że pewne elastyczne formy nam są potrzebne, ale można to obudowywać wokół kontraktu pracy. Mówiło się kiedyś o elastycznym kontrakcie pracy. Instytut Badań Strukturalnych taką propozycję miał. No generalnie można gdzieś próbować to rozwiązać, niekoniecznie równając do góry, tylko w drugą stronę. No i też reforma klina podatkowego, szczególnie obniżenie klina podatkowego dla tych najmniej zarabiających. Tutaj odstajemy, co też mogłoby rozwiązać długookresowe problemy demograficzne. Zresztą pracodawcy RP, my postulowaliśmy, żeby ten instrument, czyli jeszcze przed tymi wszystkimi tarczami postulowaliśmy, żeby wprowadzić ten instrument właśnie teraz, bo on by pomógł dla w tej obecnej sytuacji, bo obniżyłby koszty firm i zwiększył płace, dochody netto pracowników, ale też by rozwiązał długookresowe problemy. Tak, jeżeli już mamy wydawać, mamy impuls fiskalny, to my uważaliśmy, że to jest lepsze rozwiązanie. No i też uproszczenie, przede wszystkim uproszczenie, czyli ujednolicenie systemu podatkowo-składkowego, zasiłkowego. Być może ja jestem zwolennikiem i pójścia w kierunku jednolitej daniny, a na pewno jednolitej płatności i też uproszczenia. Proszę zobaczyć, że teraz mamy z jednej strony mamy transfer 500+, wspierający polityczny na dziecko, mamy również ulgi na dziecko w systemie. Ten system trzeba ujednolicić. Tych bodźców, instrumentów, które różnie działają i skomplikowaność jest bardzo dużo. Także na pewno rynek pracy, ale rynek pracy 5.0 czy 5G jest nam potrzebny. Bardzo dziękuję. Tutaj to ewidentnie sądzę, że kryzys też jest, można postrzegać w kontekście okazji, żeby pewne rzeczy zmodernizować, żeby pewne rzeczy tak naprawdę też uprościć. I ostatnie takie bardzo krótkie pytanie. Jak Państwo oceniacie zarządzanie ryzykiem przez przedsiębiorców? No bo to absolutnie jest taki papierek lakmusowy, jak przedsiębiorcy poradzili sobie z zarządzaniem ryzykiem. O sytuacji, której nikt nie był w stanie przewidzieć tak naprawdę. Totalne zamrożenie gospodarki prawie że. I jak Państwo oceniacie w tym kontekście poczynania przedsiębiorców? Jeśli można. Wydaje mi się, że w sposób bardzo zróżnicowany. I to zróżnicowanie było dwojakiego typu. Zarówno dotyczyło wielkości przedsiębiorstwa, jak i kwestii generacji menedżerów. Im młodsi menedżerowie, lepiej wykształceni, tym łatwiej sobie radzili z tym problemem. Im starsi, tym było im trudniej. Generalnie było tak, że im większe przedsiębiorstwo, tym miało więcej możliwości i łatwiej szybciej zdało ten egzamin. Zarówno w zadaniu przedsiębiorstwa, jak i dostępu do narzędzi proponowanych przez rząd, narzędzi o charakterze osłonowym. Także tu były takie dwa czynniki różnicujące, właśnie generacyjne i skala wielkości. Ale wydaje mi się, że w sumie, chciała powiedzieć, to nie najgorzej przedsiębiorcy zdali ten egzamin. I bym tu chyba porównała z takim wybuchem przedsiębiorczości, który mogliśmy obserwować na początku transformacji systemu i handel i gospodarka to zaczynała startować do rynku. Być może to pójdzie w tą stronę. Oby. To ja może tylko dodam, że firmy też potrzebują wsparcia, bo doszedł nowy element ryzyka. To jest ryzyko epidemiologiczne. Znaczy mi w ogóle brakowało analizy ryzyka
w zamykaniu gospodarki i w otwieraniu gospodarki, bo to wszystko powinno się opierać na analizie ryzyka i firma powinna dostać taką matrycę, żeby wyliczyć sobie, jakie ono ma ryzyko i z czym ma walczyć w swojej działalności. Pomijam te aspekty gospodarcze, bo też pewne rzeczy na pewno trzeba przeformułować plany, czyli dywersyfikacja dostaw, czyli kwestia, czy 100% z Chin, czy nie, kwestia płynności pewnie i buforów bezpieczeństwa. Pewnie kwestia właśnie elastyczności pracy, ale też to ryzyko, przed nami jest ryzyko epidemiologiczne i firmy tu potrzebują wsparcia, tak? Bo moim zdaniem można wyliczyć i porównać, jakie jest ryzyko zakładu fryzjerskiego i warzywniaka osiedlowego. A tych informacji nie dostaliśmy, być może, nie wiem, środowisko naukowe, no bo rząd tutaj nie przedstawił nam takich analiz, a tutaj można, bo firma musi wiedzieć, z czym ma walczyć, czy ma na przykład redukować, który faktor, który czynnik ryzyka jest najważniejszy. Czy ta osłona i maseczka, pewnie wszystko jest ważne, ale gdzie są te największe elementy? No bo to jest i do analizy kosztów, i do bezpieczeństwa bardzo potrzebne. I firmy by sobie z tym poradziły, tylko potrzebują wskazówek. No, ja mam nadzieję, że okaże się, że firmy wykazały się elastycznością, chociaż tak naprawdę jeszcze jest, w tej chwili mamy za mało danych, żeby ocenić, jak wygląda sytuacja, a tym bardziej porównać się do innych krajów. Moja największa obawa dotyczy małych i średnich firm, bo to, co było problemem polskiej gospodarki, który w ciągu ostatnich 5 lat się pogłębił, to bardzo duża dychotomia sektora przedsiębiorstw. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie czy liczba pracujących rosła w dwóch obszarach. W dużych firmach, które mają korzyści skali, i też były bardziej odporne na kryzys przez to. To, co pokazywaliśmy, że duże firmy mają większe rezerwy płynności, mogą więcej przetrwać. I w sektorze samozatrudnienie mikroprzedsiębiorstw. Tylko właśnie w tych mikroprzedsiębiorstwach z naciskiem przede wszystkim na samozatrudnienie, a nie osoby pracujące tam jako pracownicy. Także to, czego się boję, to że ten sektor mały i średni, który już przedtem się kurczył, dalej będzie zanikał, bo oni nie mają elastyczności mikroprzedsiębiorstwa, ani nie mają tej dużej wyporności dużych firm, ale to tak naprawdę dopiero jak zaczną spływać dane z opóźnieniem wielomiesięcznym, będziemy mogli coś więcej powiedzieć, czy rzeczywiście małe i średnie firmy miały największe problemy, czy może właśnie okazały się elastyczne i poradziły sobie całkiem dobrze. Dobrze, proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w tym webinarze o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w czasach koronawirusa, który prezentował wyniki badań Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej, tutaj organizatorem tego webinaru byli pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, wzięli udział i za ten udział bardzo chciałbym podziękować pani profesor Elżbieta Adamowicz, pan doktor Aleksander Łaszek oraz pan doktor Sławomir Dudek. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i przypominam jeszcze raz o raporcie, który jest w czacie, w którym są szczegółowe informacje zawarte dotyczące tego badania i też przypominam, że takie samo badanie jest planowane na pierwszą połowę czerwca i wtedy też sądzę, że będzie okazja, aby te wyniki zaprezentować. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia.